Krzysztof Sarna, Sporty Walki Orka, ze mną Marcin, Polisz, Zombie, Wrzosek. Zgadza się. Siema. Tym razem nie pomyliłeś. Tak jest. Ja dalej mam z kwietnia twoje jebać 60. Niewielu skumało, że to jest taki żart odnośnie aktualnej sytuacji, która się odbywa w wojnach internetowych, tak? Dużo ludzi nie kuma moich po prostu ciętego poczucia humoru. Słuchaj, tak na początku, jest ci trochę przykro z powodu tej rozłąki z KSW? Absolutnie nie. Tak jak powiedziałem, KSW... To KSW straciło mnie, a nie ja KSW. A oczywiście KSW życzę jak najlepiej. Ja mówię, świetnie się teraz odnajduję tutaj. Jest zajebista zabawa przede wszystkim. Czego tam nie było? Tam była stara stypa. Byłem na dwóch konferencjach KSW i... Kurwa, wszedłem tam i wchodzisz tutaj i mówisz, kurde, jak fajna jest, ta energia jest pozytywna, a tam mówię, kurwa, ktoś umarł? Gdzie jest denat? Marcin, jak wrażenia po ostatniej walce na Prime? No bo... Nie, chyba przestaję robić konferencję. Porobiłem, tak. Zawsze tak dopowiadasz, a już nie wiem, czy skończyłeś mówić, czy nie. Jak wrażenia po ostatniej walce na Prime? No bo poszło ci po prostu dobrze. Spodziewałeś się, że to będzie tak łatwa przeprawa? To zmierzyłem się z największym człowiekiem, jakiego widziałem chyba na własne oczy. Stanąłem naprzeciwko niego i mówię, kurwa, albo tyle, albo ja. No i udało mi się wygrać. Oczywiście Piotrek jest mega fajnym gościem. Jak wspominałem, nie było żadnej złej krwi. To był po prostu dla mnie po prostu kolejny pojedynek. Tak? Ja tak jak mówię, no, nie muszę mojego przeciwnika nienawidzić, tak jak... Absolutnie nie nienawidzę mojego przeciwnika, z którym zmierzę się na fejmie, ale kiedy słyszę gong, przede wszystkim tak, puszczałem moją muzykę, która już mi tak po prostu wprowadza w taki nastrój. Jak słyszę w ogóle moją muzykę, jadę gdzieś samochodem, słyszę moją muzykę, tam ochotę wysiąść i komuś wyjebać w ryj. Tak na mnie to działa, więc jak słyszę tę muzykę, no to już jestem tak nakręcony, rozbierzam gong i po prostu wchodzę i walczę, tak? I staram się mojemu przeciwnikowi urwać głowę, traktuję go jak kawał mięsa, absolutnie nie jako osobę. Po walce... Możemy sobie być kolegami, ale nie w trakcie walki. Dobre nastawienie. Oczywiście z pewnym zachowaniem zasad fair play. Myślę, że bardzo dobre nastawienie, chyba jak na wojownika przystało. Tak jest. Co to za różowe klapeczki? Różowe właśnie? Klapki są prezentem mojego przeciwnika Nasariusa. Oczywiście nie zrobił researchu, jaki on numer nogi, kurwa. Nawet się mnie nie zapytał, tylko poszedł i kupił, kurwa, dwa i pół numera za małe klapki, które mogę po prostu teraz sobie wsadzić za gablotkę, tak jako fajny gift. A może zbierzemy jakieś podpisy na nich i wystawimy na jakąś fajną charytatywną akcję. Ale mówię, no, nie trafiony prezent, bardzo. Słuchasz twórczości Sariusa? Tak, słuchałeś? Tak jak wspomniałem, jestem przede wszystkim bardzo dużym fanem Rogala DDL i natrafiłem dzięki niemu na Sariusa, bo mają wspólny kawałek Nice Heist, który jest zajebisty. Bardzo fajnie rapuje, mówię, no i zrobię mu przysługę i odeślę go z powrotem do rapu. Bo po walce ze mną już mu się nie odechce, kurwa, walk. Czujesz się... Mogę być o wiele mniejszy od niego, ale mówię, tutaj nie chodzi o rozmiar, tak? To chodzi o serce do walki, ja mam, kurwa, wielkie serce do walki. Ty czujesz się faworytem tego pojedynku? Bo kiedy rozmawiałem jakiś czas temu z Filipkiem tutaj, to mówił właśnie, że jest bardzo dobrym kolegą Sariusa, ale jest mu trochę szkoda, że dostał tak o wiele mocniejszego i doświadczonego rywala. Szkoda, to mu będzie dopiero po walce. Rest in peace, Sarius. Oczywiście mam na myśli jego karierę w sportach walki, tak? Nie, no po walce ze mną podejrzewam, że dadzą mu jakieś ogórka do obicia. Znaczy tutaj po tych, którzy stoją, Tajcula jest już zajęty, więc będzie zajęty walką ze mną, więc no, większego ogórka nie może tutaj dostać. Mistrzostwo Śląska w boksie robi na tobie jakieś wrażenie, czy nie bardzo? W ogóle nie robi na mnie wrażenia, ponieważ szukałem oczywiście... Proszę? Gladiatorem? Ja nie jestem zawodowcem, jestem gladiatorem. Nie mylisz pojęcia, Mateuszu. Mylisz pojęcia, Mateuszu. Nie, nawet nie będę próbował odebrać ci tej korony. Wróćmy do rozmowy, jakiś freak na przerwę. Jasne. Marcin, słuchaj... Trochę w centrum bardziej, bo stoi... No, dobra uwaga. Właśnie, ty brałbyś pod uwagę jakieś takie pojedynki, że dwa pojedynki na jednej gali, czy... Oczywiście. Oczywiście, może być Tańcula, a po nim może być Szalony Reporter, jeżeli chce. Albo mogą nawet się zmieniać, nie wiem... Jak jeden się zmęczy, albo już po prostu, no nie, no bo raczej to by nie wyszło za pierwszą rundę, myślę, z Arkiem i z Szalonym Reporterem, oczywiście z całą sympatią, no bo jest ogólnie według mnie bardzo fajnym gościem. Ale mówię, odpowiednia kwota ląduje na stole i te klapki lądują na rękach, a potem na jego twarzy.
ja myślę, że taką dobrą, fajną propozycją i wyzwaniem byłyby dla Ciebie Norman Parki i Grzegorz Szulakowski na jednej gali. To byłoby naprawdę mocne wyzwanie. To byłoby wyzwanie, ale takie walki mogliśmy być w KSW, tak? Jeżeli nawet KSW nie chciało organizować tych walk, mojego rewanżu z Parkiem, kto będzie chciał to oglądać tutaj? Dajcie mi jakiegoś rapera albo TikTokera. Założyłem TikToka, Polish Zombie Official. Followujcie albo urwam głowę. Żartuję. Followujcie, będę wrzucał fajne filmiki. I będę tańczył pod kurwa piosenki i udawał, że rapuję. Może pod piosenki Sariusa. Marcin, jakieś konkretne, wymarzone zakończenie tej twojej walki z Sariusem? Przed czasem. Ale mówię, no nie będę, że tak powiem, dążył do tego za wszelką cenę. Myślę, że jestem na tyle świadom i mam tyle, może nie zwyczajnej inteligencji, ale ringowej, żeby po prostu nie pierdolić się na coś głupiego w tej walce. Tak jak powiedziałem, Sarius na pana będą mocny cios, więc trzeba na to uważać, tak? Jest też wysoki i ciężki, będzie limit naszej walki to 92 kg, ja na tą chwilę ważę 81 kg. Więc będę musiał to uważać, ale myślę, że moją mocną stroną jest to, że będę o wiele bardziej ruchliwy i będę go zasypywał gradem ciosów, tak? W końcu któryś dojdzie do szczęki. A to będzie na pewno nie dla niego, ale happy end dla mnie. Życzę powodzenia. Bardzo dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego.